Witam Was. Ostatnio padło pytanie, które zostało też zadane. Co sądzisz na temat wegańskich takich potraw, czyli jakieś zamienniki, na przykład jakieś kotlety wegańskie, suflety, krokiety, nie wiem co tam jeszcze wszystko nie wymyślałem, jakieś nuggetsy, nie nuggetsy, sznicle, szynki, parówki i tak dalej, i tak dalej. Także, korzystając z okazji, że akurat jestem w Holandii, postanowiłem przejść się do sklepu i sprawdzić, jak to tutaj wygląda, ponieważ te polskie składy już akurat znam. Tam się za bardzo nie ma czym poszczycić, także poszedłem tutaj jeszcze też sprawdzić, jak to tu wygląda. To zobaczycie teraz. Witam Was. Dzisiaj przyjechaliśmy, ponieważ ostatnio pytaliście o produkty wegańskie. Także dzisiaj chcemy Wam je pokazać, co tam z nimi jest, bo pytaliście, czy są dobre, czy są niedobre. Także idziemy do sklepu. I co za maski tutaj? Nie, tutaj nie nosimy masek, bo nie chcemy straszyć nikogo. Nie będziemy się za nikogo przebierać, także tu można wejść bezpośrednio, bez żadnej maski. Przynajmniej jeszcze na razie. Także idziemy prosto na tą półkę z tymi rzeczami. Tutaj mamy całą półkę wegańskich jedzeń. To wszystko. To tam jeszcze tutaj obok też. To. Wszystko. I tam z tyłu też jeszcze w sobie. Do tego miejsca. O, dotąd. To wszystko są wegańskie. Jakieś sznicle, parówki, kotlety. Nie wiadomo co jeszcze. Cała masa. Także teraz jak już zobaczyliście, jak to wszystko wygląda, teraz powiem Wam, jakie były składy w środku. Składy były niestety, ale tak samo tragiczne, jak i u nas w Polsce. Dlaczego? Ponieważ na przykład bardzo często jest używany olej rzepakowy. O oleju rzepakowym jakiś czas temu był filmik, w którym Wam mówiłem, dlaczego my go absolutnie nie używamy, ponieważ jest to bardzo zła rzecz na ten moment już. Ona została tak silnie zmodyfikowana, jest tak silnie opryskana, że to naprawdę rozwala całkowicie zdrowie człowieka, ten olej. Dlatego my go unikamy jak ognia. Jak już nie ma oleju, to co jest? Gluten, dokładnie, zwykła pszenica wtedy jest użyta. Pszenica też nie jest dobrą opcją, jak wszyscy chyba już wiemy. I jak wszyscy widzimy, jak w szybkim tempie przybywa ludzi, którzy nagle dostają jakieś nietolerancje, że nie mogą już jeść pszenicy, chleba. To ich brzuch boli, to jakieś mają choroby, idą nagle to szukać, badać. Latami czasami, aż na końcu dostają diagnozę, że nie mogą jeść chleba. Wystarczyło od razu na samym początku choroby wykluczyć chleb i zobaczyć, czy by się nie polepszyło, zamiast 10 lat biegać i szukać przyczyny tego, czy to nie przypadkiem był chleb. Chyba prościej jest na samym początku go wywalić z jedzenia i zobaczyć, czy się polepszy, czy się nie polepszy. No ale większość ludzi nie wpadnie na ten pomysł, że ich codzienny chleb może truć. Także mamy pszenicę również bardzo często w tym. Oczywiście czasami bywa tak, że i cała paleta będzie w tym razem w jednym produkcie. To nie jest tak, że tylko to albo to. Bardzo często dalej mamy soję w środku. Soja, jak wiadomo, no to praktycznie teraz na rynku już jest tylko i wyłącznie GMO. Tam już jest bardzo mały procent, która jeszcze nie jest GMO. I niestety ona też bardzo silnie powoduje rozszczelnienie jelita, jak się okazało. Tego ja sam nawet nie wiedziałem, ale dokopałem się właśnie do takiego pewnego info na ten temat od pewnego tam profesora, który tam to dokładnie badał i tak dalej. I wyszło rzeczywiście, że rozszczelnia bardzo silnie jelito. Myśmy kiedyś od czasu do czasu też korzystali jeszcze z tofu, ale w tym momencie po prostu już też z niego zrezygnowaliśmy, chociaż to było rzadkie, bardzo rzadkie. To braliśmy ten zwykły taki, a lekko na plasterki się to przysmażało. Także w tym momencie już też całkowicie zero soi dla nas, bo ona jest niepewna, no to jest fakt. No. Miałem kiedyś dawno, dawno temu soję taką, którą była uprawiana i naprawdę była fajna eko z certyfikatem, no ale jak to wiadomo, rolnika trzeba było zniszczyć, który to robił i już jej nie ma. Także na ten moment nie ma dobrej soi, niestety, jest problem.
Dalej, co tam jeszcze wszystkiego ciekawego znaleźliśmy w środku? Oczywiście E621 również nie zabrakło, czyli wzmacniacz smaku, glutaminian monosodowy. No nic nie poradzimy na to. Znowu w środku jest, jak wiemy, jest to substancja bardzo, bardzo szkodliwa. Przykładem na przykład tego może być kupując taki ryż na przykład od typowej restauracji chińskiej. Ten ryż będzie smakować nawet i na sucho, jak tam nic w tym nie będzie. Ale kupując teraz ten sam ryż, tą samą odmianę, robimy to w domu i próbujemy to zjeść, już to jakoś nie smakuje. Tam właśnie jest E621 w grze, przynajmniej tutaj w tym kraju, bo kiedyś korzystaliśmy z takiej restauracji chińskiej dawno, dawno temu tutaj i ja wiem, że oni bardzo, bardzo lubią korzystać z takich rzeczy, żebyśmy to po prostu lepiej wcinali. Kolejnym problemem, który się pojawia, to jest jeszcze kukurydza. Tak jest, tej kukurydzy też unikamy jak się da, ponieważ to samo, jak i tamte rzeczy, też praktycznie wszystko zostało zmodyfikowane. Jadąc właściwie tutaj, chyba to w Polsce jeszcze było, stoją pola takie przy autostradzie i same tam nalepki stoją, testują różne odmiany. Praktycznie wszystko GMO. I testują, które są najlepsze, które najlepiej dają i te wprowadzają później na rynek. No niestety, także jeżeli chodzi o takie zamienniki, to ja sobie wolę dać spokój. Jak rzeczywiście będę chcieć, będę mieć rzeczywiście smak, to po prostu pójdę i sobie kupię prawdziwą parówkę. Oczywiście bez chemii znowu, bo to też nie jest takie proste, żeby znaleźć taką. Myślę, że miałbym problem chyba teraz. Kiedyś tam ileś lat do tyłu wiedziałem jeszcze, gdzie znaleźć dobrą, ale obawiam się, że dzisiaj mógłby być problem, żeby znaleźć. Czy po prostu najprościej zwykłego steka kupić? Oczywiście znowu od krowy, która była chowana na zewnątrz, na trawie, a nie w stajni. Bo ta, która była w stajni, nie widziała słońca, tam w środku też nic nie będzie w tym mięsie. To jest kolejny problem, ale do tego już nie będziemy teraz rozwijać, bo byście zwariowali. Jakbyśmy wszystko naraz rozwinęli. Tak, już to trzeba znaleźć mięso, które było hodowane na zewnątrz, w słońcu, na pastwisku, gdzie ta krowa mogła sama zjeść, co chciała z trawy. Czyli nie znowu na pustej ziemi, na betonie, tylko na dworze, bo to też nie ma znowu sensu. Tylko musi być normalne pastwisko. Wtedy mamy tam wszystko w środku, co jest nam potrzebne do życia, z tych pierwiastków, witamin i tak dalej, i tak dalej. To nie jest sztuką wziąć mięso od krowy czy świni, już o świni zresztą w ogóle nie chcę mówić, bo to całkiem niedobra rzecz, ale już od krowy czy czegoś, które było w stajni, bo tam są sztuczne witaminy dosypywane do pokarmów i to nie jest to, co ma być. To zwierzę nie mogło sobie znaleźć tego, co chciało same. To jest wszystko tak nafaszerowane tylko. A na koniec jeszcze tą biją maszynę z igłami, napompują to nie wiadomo czym, żeby było śmieszniej i sprzedają. No niestety, taki dziwny świat. Także ja jak najbardziej mówię niestety, ale nie do takich produktów, bo wydaje mi się, że po prostu mniej szkody sobie wyrządzimy, jak zjemy zwykły produkt mięsny niż te podrabianki. Bo jak na razie to ja nie widzę, żeby oni to potrafili zrobić. Znalazłem tutaj dwie rzeczy, które można było kupić. Jedne to były lumpie. To są takie, jakby to powiedzieć, saigonki. O, saigonki. Takie te były dobre. Były one dla mnie kompromisem, ponieważ były na mące ryżowej zrobione jeszcze, te naleśniki. Ale jest to tak cienkie, że według mnie jeszcze jest to ok. Zjadłem rzeczywiście wszystko fajnie, pięknie, także to jest ok. I co znalazłem jeszcze? Takie kotleciki z nasion na K, czego znowu nie mogę tutaj za bardzo powiedzieć. Roślina ma 5 liści, także z ich nasion takie kotleciki i kuleczki takie znalazłem jeszcze w Arnhem, w takim sklepie. Czekaj, jak on się nazywał? Na Arnhem, na Törstraw 15, tam takim sklepiku naturalnym. Oczywiście też jeszcze te jogurty tutaj takie są, kokosowe, te można znaleźć w AH, ale duży AH musi być, taki XL, albo właśnie też w tym sklepie naturalnym, czyli Naturwinkel. I tam właśnie też w Arnhem też były te jogurty takie. No to są takie rzeczy, które teraz po prostu tutaj sobie jem, ananasy oczywiście i tak dalej, i tak dalej. Także jest to spoko, można
przeżyć. Wszystko jest fajnie, wszystko jest ok. Dobra, także pytanie, myślę, jeżeli chodzi o te wegańskie rzeczy, zostało już odpowiedziane. Mam nadzieję, że ci producenci coś zrobią z tym, bo ja wiem, że oni chcą dobrze, ale na razie wychodzi nie za dobrze, niestety. Przynajmniej dla tego, kto to je, nie za dobrze to wychodzi. Także tyle na dziś. Pozdrawiam was. Trzymajcie się, hej. Bo te produkty da się zrobić bez tego, bez tych świństw, które tam teraz w środku są. Co to za problem zamienić olej rzepakowy na przykład na słonecznikowy? On nie będzie idealną opcją, ale ja jak widzę słonecznikowy, a rzepakowy, to biorę słonecznikowy. Jak już chcę i muszę. To wszystko idzie pozamieniać. Co to za problem jest wymienić tą pszenicę na bezglutenową pszenicę? Czy na orkisz? Co to za problem? Ja nie widzę problemu. Gdzie jest problem? No z soją już będzie problem, jak to wymienić. To już może być nieciekawie. Dobra, także trzymajcie się, hej.